Andryta, kolega Lechonia, Jana. Też pisał fajne wiersze. Jest to w zasadzie ciekawa postać, bo jest to medalista olimpijski. Mało kto pamięta. Które uprawia, bo kiedyś jak były Igrzyska Olimpijskie, to były też konkursy sztuki przed II wojną światową. I Wierzyński dostał za cykl wierszy o sportowcach. Tam był dyskobol, Donald, będziesz pamiętał? Taki, no, chyba złoty medal zdobył gdzieś tam. Nie, to teraz mi się przypomniało, przepraszam, nie jestem przygotowany, bo tak pomyślałem, żeby coś o Wierzyńskim powiedzieć, no ale był medalistą olimpijskim, takim jak Jacek Wszoła, tylko w innej dyscyplinie. No wtedy jeszcze był konkurs. I były konkursy rzeźby, Rodin chyba też był jakiś dostawny. No. To co, gramy Suche Gałęzie Kazimierza Wierzyńskiego, też został na emigracji.